Hej, witam wszystkich. Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na szybki unboxing takiej figurki, jak widzicie, z Fallouta, firma Dorps, chyba to się czyta. Tutaj widzicie Vinyl Collectible, czyli taka kolekcja, powiedzmy, takich figurek, coś jak na wzór tych popów, tak? Tutaj mamy jeszcze inne z tej serii. Właśnie z Fallouta. No co dziwne, to jest tutaj 17 plus, czyli nie wiem, czy chodzi o miesiące, no chyba raczej nie o lata. No to by było trochę dziwne, chociaż jest napisane age. No troszeczkę dziwne, od 17 lat. Numer 104 widzimy, czyli one są jakoś tam numerowane, pewnie jest inna seria. Czy na popularności po prostu tych popów robią też inne firmy, tak? Tu mamy ten klasyczny, tu mamy oczywiście, widzimy Bethesda i tak dalej. Tu jest napisane, co to jest, oczywiście tak, Power Armor, to wiadomo. I tak naprawdę to tyle, no, plastikowa tutaj nakładka, pudełko, jak widzicie, nie za dużych rozmiarów, ale to tutaj w Wielkiej Brytanii, bodajże po funcie są te figurki, także no, jakoś wykonanie jest też taka sobie średnia. Jak widzimy, malowanie i tak dalej, no ale okej, okay, mówię, tam za funtę to można sobie to w pudełku postawić, jeżeli ktoś jest fanem Fallouta i nie tylko, a można też z innych gier spotkać, tak, czy ogólnie z popkultury, także Funko, tak, firma Funko, tak, bo to jest jakby seria, a firma jest Funko, tak, tutaj się pomyliłem. Także to by było na tyle, taka figurka po prostu z Fallouta. Na razie, cześć.